To jest też na przejeździe kolejowym w Krakowie na ulicy Zakliki z Mydlnik. Będzie jechał pociąg na lotnisko. Z misją za to postrzymy. Wejdziemy na peron. Teraz my za to raczej nie ma. Tak, tam jest sama podłoczka po głośniku ED1. Dziwny ten. Ciekawe jak nam przyjedzie. Tamten przejazd też się włączył, tamten. Właściwie tam trochę wcześniej. Tutaj dwa głośniki ED1. To jest chyba możliwe, że uszkodzony troszeczkę. Ale raczej nie. Może po prostu inny ton jedzie. Chyba. Już. O, jedzie. N77. Proszę bardzo. Podejdziemy do pociągu, albo właściwie sam nam tu przejedzie. Podejdziemy do rogatki EEG3 drugiego modelu. EN77001, czyli właściwie to jest pawie pióro. Tak się nazywa. Pewnie będzie odjeżdża. Maszynista się na mnie popatrzył, ale nie pomachał. Antograf. Mam podnoszenie. Mamy podpórkę. Tutaj też źle, tam też źle, oraz tu źle. Tak nie należy. Rąk jest metalowy. Pójdziemy na drugą stronę. Nic. Oraz nic. Wolna droga. Przejazd jest na linii 118. 01 02 01. Tam mamy głośnik ED1. Idziemy na peron. Jak wygląda przejazd z tego peronu? Przejdź tak, co inna Honda 5. Zamknięcie go już leczył, ale po co by mnie? To miał to dotykać. Zakliki, Kraków Zakliki. Się tam na 124 czterdek. Tu będzie on wracał. Z peron 2 platform znowu. Chyba na każdym dworcu, gdzie nagrywam, oprócz w Dagu, gdzie jest peron 2 platform. A nie, po stronie Marsu jest tylko jeden peron. Tam jest kierunek na Kraków Główny. Właściwie ta linia jest na Kraków Łobzu. Tam jest przejazd na ulicy Podkamyk. A tam kierunek w stronę stacji Kraków Lotnisko i takich tam. Przyszły rozkłady obecnie.
Tak wygląda sobie świeci. Jedziemy jeszcze do krzyża świętego Jerzego. Przejazd jest otwarty. Tak wygląda krzyż świętego Jerzego. Tak od boku. Idziemy w prawą stronę. Idziemy sobie. Podejdziemy do napędu EEG. Kolejnego EEG 3101-0201. To jest napęd M3. Tak wygląda sygnalizator, bardzo, bardzo zbliżony. A jest tam. Ja już kończę, bo muszę wracać. Jak przyleci kolonia ptaków. Bombardier SSP 8342. Kilometraż. Nie wiem. Ten przejazd i ten dworzec jest, są takie.